Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na rozgrywkę z gry Smashowe Monkey. Jest to gra, która ukazała się na platformie Android oraz iOS. Jest ona dostępna za darmo z mikropłatnościami. Za produkcję odpowiada polski programista Grzegorz Regliński. Przejdźmy już do samej gry. Mamy tutaj jakby dwa światy. Pierwszy z nich zatytułowany Banana Island, do którego teraz przejdę. I mam informację, że następny jakby epizod pojawi się już w kolejnej aktualizacji. Tak prezentuje się główne menu wyboru poziomów. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. I minie wiele godzin, zanim ukończymy całą tą grę na wszystkie możliwe tutaj gwiazdki, jakie możemy zdobyć. Niektóre z poziomów możemy odblokować, jeżeli mamy odpowiednią ilość gwiazdek, ale także możemy je wykupić, jeżeli dysponujemy odpowiednią gotówką. Teraz przechodzę do sklepu. Mamy tu 5 głównych umiejętności, jakie może wykonywać nasz główny bohater Małpka. Oraz także mamy możliwość wyboru młotka. Mamy tu takie 4 główne cechy, jaką jest pierwsza z nich szybkość, wysokość młotka, siłę, jak i dodatkowa ekstra specjalność. Wybierzmy sobie ten młotek i przejdźmy już do samej rozgrywki. Każdy z poziomów charakteryzuje się 3 porami dnia, jak jest tutaj jakby ranek, popołudnie oraz wieczór. Zacznijmy od pierwszego z nich. Bardzo fajne jest w tej grze, że pora dnia ma wpływ na rozgrywkę. Jeżeli gramy rano, to oczywiście wszystko lepiej widzimy, bo jest dość jasno i widno. Po zmroku niekoniecznie musimy wszystko dobrze widzieć. Teraz wykorzystuję pierwszą tutaj umiejętność, jaką jest wir. Moim zdaniem jest to najlepsza zdolność, jaką możemy wykonywać w tej grze. A o co tu chodzi, to musimy nie dopuścić, żeby wrogie małpy zabrały nam banany. Pojawiają się one tutaj w falach w różnych miejscach i naszym zadaniem jest oczywiście obrona bananów. Mamy tu także inne umiejętności, takie jak taka fala uderzeniowa, która bardzo się przydaje, jeżeli jakaś małpka nam zabierze nasz owoc i musimy ją wtedy jakby tak dogonić, ponieważ nie ma tutaj możliwości poruszania się naszym bohaterem. On stoi tak nieruchomo, my jedynie możemy tylko obracać kamerą i atakować. Małpki są dość sprytne, wykorzystują tu takiego różnego rodzaju manewry. Niekoniecznie chcą wejść od razu pod nasz młotek. Czasami się skradają, zachodzą tak od boku, sprytnie, żeby udało im się wykraść nasze cenne dobra. I to jest jakby kolejny plus tej darmowej gry. Teraz wykorzystałem właśnie tą uderzeniową falę. Na razie idzie mi całkiem dobrze, udało mi się wszystko obronić. No i koniec poziomu. Udało mi się nawet zdobyć 3 gwiazdki. Nasza małpka jest bardzo zadowolona, wykonując energiczne ruchy. Teraz przechodzimy jakby do tej samej planszy, jednak już jesteśmy jakby po południu, czyli w tej drugiej fazie dnia. Tutaj także musimy oczywiście realizować swoje zadania i nie dopuścić, żeby wrogie małpiszony nas obrabowały. Jeżeli chodzi o te specjalne umiejętności dostępne w grze, to każde z nich ma swoje zastosowanie. Poziom trudności w tej grze jest dość niski. Jednak bardzo mnie troszeczkę irytują mikropłatności dostępne w tej grze.
Są one na zasadzie pay to win. Oczywiście nie musimy się na nie zgadzać i brać w tym udziału i płacić prawdziwe pieniądze za te elementy, ale wydaje mi się, że troszeczkę autor mógłby tutaj zbalansować, zoptymalizować ten element. No dobrze, przejdźmy jednak teraz do mapy wyborów poziomu. Chciałbym wam tutaj jeszcze pokazać taką ciekawą informację. Jeżeli wejdziemy w osiągnięcia, możemy je sobie tutaj wszystkie przejrzeć, ale także otrzymujemy monety, jeżeli już dane osiągnięcie zrealizujemy. To jest moim zdaniem dość dobre. Jeżeli zbierzemy wszystkie gwiazdki, odblokujemy tutaj taki plakat. Jednak przede mną jeszcze długa droga. No dobrze, wybierzmy sobie teraz może jakąś jaskinię, jakiś ciemniejszy etap, żeby pokazać wam jakby moce drzemiące w moim młotku. Ma on taką specjalność, że jak uderzę, rozjaśnia nam tutaj całą widoczność. Lepiej wtedy wszystko widzimy. Właśnie ten młotek jest jakby najważniejszy, najlepszy do takich ciemnych etapów, gdzie niewiele widzimy. Naprawdę bardzo ciężko jest się tutaj odnaleźć, jeżeli chodzi o te ciemniejsze poziomy, nie wszystko dobrze widzimy. Musimy sobie przy pomocy właśnie takiego młotu to rozjaśnić. Sterowanie jest bardzo proste. Wykorzystujemy tutaj te 5 wirtualnych przycisków znajdujących się po lewej stronie. Samą kamerą poruszamy palcem po prawej części ekranu i to jest bardzo dobre sterowanie, które się naprawdę bardzo sprawdza. Jest intuicyjne i bardzo proste. Teraz widzimy tu takiego nowego przeciwnika, goryla, który mierza w naszą stronę. On kradnie więcej bananów, ale także jest mocniejszy. No i niestety nie udało mi się tutaj ochronić wszystkich bananów. Jeden z małpiszonów mi go ukradł. Jest naprawdę bardzo wciągająca przez pierwsze godziny. Później niestety troszeczkę gra jest taka trochę monotonna i się nudzi. Jednak bardzo polecam tą grę, szczególnie tym, którzy lubią gry typu defense, ale też ci, co lubią takie bardziej taktyczne podejście do poziomów, na pewno znajdą tutaj dobre elementy, które na pewno wciągną się do tej gry na dłużej. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o grę Smash Monkey. Zobaczyliście ją sobie w akcji. Zapraszam do wchodzenia na naszą stronę videotesty.pl, na nasze forum, jak i do lajkowania naszego fanpage'a na Facebooku.